Różni ludzie w różnych sytuacjach zachowują się różnie. Że nie możemy właśnie wychowywać takich, jak to ktoś fajnie ujął, homogenizowanych zasobów deweloperskich. Jedyna sensowna metoda, która zadziałała u mnie i działa do dzisiaj, i działa świetnie, której jestem gorącym zwolennikiem. To jest chyba temat, z którym wielu menedżerów się spotyka. Najlepiej wszyscy uczymy się na swoich błędach. Masz pomysł, to teraz go rób. I uwaga, to w większości przypadków nie działa. Jedziemy z koksem. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski i Paweł Rakowski. To kolejny odcinek, który nagrywamy po powrocie z konferencji Beyond Code w Zakopanem. Na której nie tylko wygłosiliśmy prezentację, ale też prowadziliśmy grupę dyskusyjną na temat tego, jak inspirować innych do tego, żeby robili fajne rzeczy. I tam zebrało się sporo osób. Dyskutowaliśmy sobie wieczorem właśnie na ten temat. Chociaż dyskusja poszła w innych, w innych kierunkach, również i o tym wam powiemy. Ale zanim powiemy wam o tym to chcielibyśmy wam przypomnieć. Już 21 listopada będziemy o kolejna okazja, żeby się z nami spotkać, tym razem w Warszawie na konferencji No Code Days, gdzie będziemy mówić o zmianie, także wtorek 9.00 w Expo w Warszawie. Kto z was ma ochotę dołączyć, zapraszamy na stronie tego odcinka, damy wam wszystkie linki, jak i również mamy dla was specjalne kody rabatowe, więc kto będzie miał ochotę, to zapraszamy, my tam będziemy wtorek rano 21 października, także nie odpuszczamy, widzicie, konferencja za. Konferen a teraz wróćmy do tego, co było na tym warsztacie. Wracając do naszego panelu dyskusyjnego. Temat był o tym, jak inspirować innych, żeby robili fajne rzeczy. Nazwaliśmy to Beyond Management, bo to nie tylko dotyczyło menedżerów, ale każdego, kto pracuje w zespole IT i nie tylko. I przeprowadziliśmy to w formule Lean Coffee, o której powiemy Wam w jednym z kolejnych odcinków, bo to jest bardzo fajny sposób, żeby grupa ludzi bez przygotowania, ale z pomysłami, z pytaniami, żeby się zebrała wspólnie i żeby podyskutować na jakieś tematy, połączyć się od siebie wzajemnie. I zebraliśmy tam dużo różnych pytań, zagadnień właśnie do podyskutowania. Wrzucimy Wam tutaj zdjęcie, jak to wyglądało. Chcieliśmy z Pawłem sobie porozmawiać na każdy z tych tematów, powiedzieć parę słów, może odnieść do innych naszych odcinków, których mamy, albo posłuchać Waszych opinii na temat tego, na który z tematów chcielibyście, żebyśmy nagrali trochę więcej? Pierwszym tematem było inspirowanie, uwaga, różnych typów osobowości, czyli mój konik, mój ulubiony temat. Rozmawialiśmy właśnie o tym, jak do tych ludzi podchodzić, bo no, mamy różnych ludzi w IT, jest ich coraz więcej, ponieważ też mamy w branży duże braki, więc ludzie różni do tej branży wchodzą. I to, co jest istotne, do każdego trzeba podejść inaczej. Bo do jednego podejdziecie z kijem, do innego podejdziecie z marchewką, do innego podejdziecie z zadaniem, a do innego podejdziecie z otwartym portfelem. Także mieliśmy odcinek 70 o profilach osobowości, o tym, jak to narzędzie jest potężne, jak to zastosować w swojej pracy lidera. Także gorąco zachęcam też jakby jeżeli będziecie mieli pytania, to dawajcie znać. To tak jak krzychu lubi notatki Personal Knowledge Management System, tak profile osobowości to jest ewidentnie mój temat. To co jest tutaj bardzo istotne to przede wszystkim świadomość. Musicie być świadomi tego, że no, ludzie są różni, różne rzeczy na nich działają. Z pomocą może przyjść takie narzędzie jak test RPM, czyli Rice Motivation Profile, gdzie zobaczycie też, jak typy osobowości korelują z różnymi motywacjami. Czyli co ludzi motywuje tak naprawdę wewnętrznie, dlaczego oni chcą pracować tutaj, gdzie pracują, robić to, co robią, ponieważ to pomoże w, w pracy. Ważne jest to, że do każdego trzeba podejść inaczej ponieważ jeżeli zrobicie to źle, i jeżeli podejdziecie do kogoś, kogo motywuje na przykład więcej czasu wolnego, czy na przykład motywują go fajne projekty, a będziecie chcieli go zasypać kasą i jakimiś excelami, no to ten ktoś po prostu odejdzie od was, zmieni pracę. I czy to w tym momencie jest jego wina? Czy on był zły? Nie, on był po prostu w złym miejscu, niedopasowany do swoich mocnych stron talentów. Także to jest nie tylko w kontekście inspirowania, ale w ogóle w kontekście budowania zespołu, pracy z ludźmi, dawania ludziom fanu z tego, co oni robią. A tych rzeczy, jak myślisz? Jest jeszcze w coś w tym? No i to właśnie, co mówisz, dobrze się łączy z kolejnym tematem, o którym rozmawialiśmy, czyli jak nagradzać, jak motywować, jak zachęcać ludzi do pracy bez budżetu. To jest chyba temat, z którym wielu menedżerów się spotyka. Czasem te budżety są niższe niż byśmy oczekiwali, więc trzeba sobie z tym radzić. Tutaj pierwszym punktem jest znów to żebyśmy wiedzieli, co jest dla kogo ważne, co dla kogo motywuje, bo jedna osoba będzie koniecznie chciała zarabiać po prostu więcej kasy, a druga dla drugiej to nie będzie istotne, dla niej będzie ważne na przykład, żeby mieć trochę więcej wolnego czasu, czy na przykład więcej odpowiedzialności, albo jakiś ciekawy wpis do CV. Więc to motywowanie czy nagradzanie również, bo to są dwie różne rzeczy bez budżetu, Opiera się o znajomość naszych ludzi przede wszystkim. Ale nie tylko. Tutaj mieliśmy od uczestników różne pomysły związane chociażby z tym, że dawanie odpowiedzialności, dawanie autonomii, dawanie wyzwań i to nie w kontekście, dobra, masz pomysł, to teraz go rób i dowalanie zadań dodatkowych, nie, nie płacąc za to większej kasy, ale pokazywanie ludziom sensu w tym, co robią i. Zadbanie o to, żeby no nie, nie, nie dziubali po prostu chociażby kolejnych tasków, nie widząc w tym celu, sensu i ładu. To jest bardzo ważne, zwłaszcza jeżeli nie możemy sobie pozwolić na jakiś super budżet. Tutaj jeden z uczestników polecił książkę Drive, która właśnie wyjaśnia to, co ludzi motywuje, że to nie zawsze jest forsa. Wprost przeciwnie, zdarzają się przypadki, kiedy... Tej forsy, jeżeli jest za dużo, to ona właśnie zabija motywację. Więc to też tę książkę dopisujemy do tych, które polecamy po tym odcinku. Do przejrzenia sobie właśnie w kontekście motywacji. Plus często najlepiej działają rzeczy, które można dać bez żadnego budżetu lub w budżecie takim nie wprost. Czyli na przykład, jeżeli ktoś zrobił super turbo, dobrą robotę i zasługuje na nagrodę i na przykład ceni sobie czas wolny. To dajcie mu dzień wolny, taki dodatkowy, spoza budżetu. Jakby zróbcie jego codzienną robotę za niego, schowajcie go przed HR-ami. Tak wiem, że nasi koledzy, koleżanki z HR-ów, nie słuchajcie tego. Ale to jest też super pomysł, żeby po prostu wyjść jakby z tego pudełka, że my na wszystko trzeba kasy, a kasy nie mamy, trochę kreatywności, zbadania potrzeb, co będzie fajne dla tego człowieka, tej osoby i zrobienie tego, bo wcale dużo nie trzeba. Jest też takie fajne powiedzenie, że no, dużo ważniejsze od pieniędzy jest przede wszystkim docenienie, więc też możecie docenić innych w różny sposób, nawet po prostu dziękując im w taki czy inny sposób, jednym prywatnie, innym, innym na forum, ponieważ o tym też rozmawialiśmy, że niektórzy ludzie. Będą bardzo sobie cenić, kiedy pochwalicie ich pracę na forum w dużej grupie, a innym ludziom, kiedy to zrobicie, to po prostu im będzie głupio, spalą się ze wstydu i to będzie dla nich wręcz kara bardziej niż nagroda. Więc, jakby tych ludzi musicie znać i wiedzieć, co możecie do nich dopasować. No właśnie, i tu wracamy kolejny raz do tego, że musimy znać tych ludzi, musimy wiedzieć, co jest dla nich ważne. Bez tego, no, ani rusz, nie da się pracować, nie da się zarządzać ludźmi, nie znając ich po prostu. Kolejny temat, który nam się pojawił w dyskusji, to kiedy nie inspirować, bo to też się pojawia. To był taki kontrowersyjny, no bo mamy dyskusję na temat tego, jak inspirować, jak ktoś pyta, kiedy nie inspirować, czy zawsze musimy być inspirujący, motywujący i pchać do przodu. I to też jest ważne. Znowu wracając do tematu, żeby rozpoznać, co dla kogo jest ważne w tym momencie. Są osoby, które w danej chwili, czy to mają coś ważnego na głowie prywatnego, czy gorzej się czują psychicznie albo fizycznie. Różne sytuacje się zdarzają, i tu mówiliśmy w odcinku 65 o tym, że zdarzają się takie momenty, kiedy ludzie po prostu chcą zrobić swoją robotę przez 8 godzin dziennie, i już i pójść do domu i zająć się tymi rzeczami, które aktualnie spędzają im ten spowiek. I to też jest ok. Często w IT wychodzimy z założenia, każdy musi się rozwijać, przejść tutaj, douczać się jeszcze po godzinach i tak dalej. To jest fajne, ale nie zawsze wszyscy mają na to przestrzeń w swoim życiu. Też musimy o tym pamiętać i. To była jedna z takich konkluzji z tej dyskusji, którą wtedy mieliśmy. Wyobraźcie sobie, że te trzy tematy, o których powiedzieliśmy, zajęły nam ponad godzinę dyskusji i naprawdę było dużo, dużo fajnych spostrzeżeń. Więc teraz przejdziemy jeszcze przez te tematy, których nie poruszyliśmy wspólnie, ale możemy, mamy coś do powiedzenia. Paweł, czytam kolejną karteczkę. Kiedy znaleźć czas na ciekawe tematy? Wiem, że wy, wy u siebie w zespole macie na to patent. Tak, u mnie w zespole mamy to obcykane i testowaliśmy różne formy. I to jest ważne, bo najważniejsze, żeby testować różne podejścia, bo coś, co działa u mnie, niekoniecznie zadziała u Was. A podejścia do tego są trzy. I zaczynając od takiego najprostszego, najbardziej intuicyjnego, to znaleźć gdzieś czas na rozwój, czy w ogóle takie fajne tematy. Na przykład na koniec danego okresu, kiedy robicie. Jeżeli pracujecie wiem, w skramie, w fajelu, macie na przykład jakieś sprinty dwutygodniowe, tygodniowe, czy jakiekolwiek interwały pracy, no to gdzieś tam na koniec, jak zrobicie swoją robotę, w nagrodę można tutaj mieć, mamy czas na to, żeby zrobić fajne rzeczy. I uwaga, to w większości przypadków nie działa. Druga rzecz, która nie działa, która może wam przyjść do głowy, to podzielenie sobie dnia. Możecie podzielić dzień, każdy dzień na przykład na takie trzy bloki. To jest też bardzo fajny system, który się genialnie sprawdza w innych branżach. U mnie się nie sprawdził, może się sprawdzi u ciebie, czyli podział taki, że pierwsze 5 godzin robicie taski, czyż w ogóle, że robicie robotę, która przynosi wam kasę, następne 2 godziny dbacie o to, żeby zoptymalizować proces, żeby usprawniać waszą robotę, żeby była milsza, fajniejsza i szybsza, i tą ostatnią godzinę właśnie sobie zostawić na takie ciekawe tematy, do uczenia się czegoś, sprawdzenie czegoś, może jakieś RD. I uwaga! To też nie działa. A dlaczego? Tak jak w pierwszym i w drugim przypadku, działa to w ten sposób, że zawsze ta robota, którą mamy, no ona jest fajna, ona jest ciekawa i ona po prostu zapcha nam cały dzień, czy tyle czasu, ile byśmy chcieli. Więc jedyna sensowna metoda, która zadziałała u mnie i działa do dzisiaj, i działa świetnie, której jestem gorącym zwolennikiem, to jest zaplanowanie tego czasu na ciekawe rzeczy na początku danego okresu. My zrobimy to w ten sposób, że planujemy sobie całą robotę w czwartek, zaczynamy piątek, na rozwój, na te takie ciekawe rzeczy, które są obok projektów. Po czym mamy weekend i od poniedziałku do następnego czwartku zasuwamy z robotą, którą trzeba zrobić. I to jest jedyny sposób, który działa z tego względu, ponieważ trzeba go zaplanować wcześniej, zaplanować, wykonać, zrealizować. Jeżeli będziecie zostawiać czas na fajne rzeczy na kiedyś tam, a może po jakąś godzinę, a może po skończeniu jakiejś tam roboty, nie zrobicie tego nigdy. Dzięki Paweł. Tak, zgadzam się z tym, że trzeba to przede wszystkim sobie zaplanować i trzeba mieć na to przestrzeń w czasie. Kolejny temat, który mieliśmy tutaj, który czekał na swoją kolejkę, ale się nie doczekał, to co jeśli ktoś nie ma pomysłu na siebie? I tutaj po prostu odpowiem, odcinek 58. Poszukaj kolejnego smoka do zabicia, to jest właśnie o tym, w jaki sposób poszukać tego pomysłu na siebie, więc tam o tym mówimy. Zresztą też na konferencji Beyond Code w zeszłym roku. To była właśnie nasza prezentacja, więc fajnie to się spina. Kolejna karteczka, która się pojawiła tam na tej dyskusji, to jest inspirowanie Milenialsów Gen X i tak dalej. To co ja bym poradził, w jaki sposób inspirować właśnie Milenialsów Gen X, to ich nie szufladkować. Nie patrzeć gdzieś tam, co gdzieś napisał ktoś w jakimś kolorowym magazynie, że milenialsi to Gen X, to i tak dalej. Ja znam osoby w wieku 40, które czasem zachowują się zgodnie z szablonem gen X, a znam osoby właśnie z tej generacji X, które zachowują się jak boomerzy. Więc to jest całkowicie indywidualne i to znowu wracamy do tego tematu. Nie szufladkujmy ludzi, nie patrzmy, że tam dobra, urodził się w tym i tym roku, to będzie taka, taka generacja, które zresztą są przeważnie przesunięte też względem tych artykułów tłumaczonych z angielskiego i nie ma to zbyt sensu branie tego pod uwagę. Zresztą właśnie te podziały na generacje bazujące na Stanach Zjednoczonych jak u nas wszyscy byli w mocnych objęciach komunizmu do 1989 roku, ciężko to zupełnie porównywać. W związku z tym, znajmy naszych ludzi, wiedzmy, co ich motywuje, nie patrzmy im na metrykę, tylko podchodźmy tak, jak zaczęliśmy od tego w tym odcinku, podchodźmy do każdego indywidualnie. Tak jest. I dalej, i też bardzo fajnym tematem, bo jak unikać przytłoczenia swoimi ideami, bo często jest tak, że to my chcemy bardziej od innych. To jest bardzo duży problem każdego lidera, dlatego, że chce bardziej od, od ludzi. I to jest istotne, żeby sobie uświadomić, czy. Powód w ogóle myślenia, że dobra, jaki teraz ja mogę zainspirować tutaj ludzi, żeby oni zrobili to, co ja chcę? No pierwsze pytanie jest: czy to w ogóle ma sens, czy to jest w ogóle potrzebne, czy to posunie Was dalej, bo często no, po to, jako liderzy, zatrudniacie swoich ludzi. Żeby no, mieć mądrzejszych ludzi od siebie dookoła, którzy zrobią lepszą robotę. I teraz często jest tak, że zwłaszcza na początku pracy litera, możecie po prostu nie dawać ludziom przestrzeni i chcieć sprawić, żeby to te wasze pomysły szły do przodu, żeby to, co Wy wymyślicie, było najważniejsze. Tak nie jest. Po to zatrudniacie mądrzejszych od siebie, żeby dać im przestrzeń do tego, żeby się wykazać. Dużo lepsze efekty są, kiedy swoje świetne pomysły schowacie do kieszeni. Jest jest taka technika, żeby naprowadzić ludzi na to, co wy macie w głowie, ale nie dać im tego wprost, żeby oni w procesie myślowym doszli do czegoś takiego podobnego lub może nawet lepszego i wtedy jedyne, co musicie zapamiętać z tego, jeżeli ktoś zrobi to, co mieliście na myśli, to nie mówcie wtedy, że A, ale super, super pomysł, kurde, właśnie ja też o tym myślałem, to właśnie to jest to, co chciałem, żebyś zrobił. To jest Katastrofa, najgorsze, co możecie zrobić. Mic się pochwalić super. To jest świetny pomysł. Zostawcie im przestrzeń do tego, żeby się ucieszyć, ile to razy my, jako liderzy, musimy po prostu uśmiechamy się pod nosem. Myślę sobie, tak, to jest właśnie ta dobra robota, którą ktoś zrobił, mimo że wiedzieliśmy dużo wcześniej, że tak trzeba zrobić ale ludzi nakierowaliśmy, daliśmy im szansę się rozwinąć, daliśmy im szansę się wyłożyć, bo czasami ludziom też trzeba dać szansę się wyłożyć na ich pomysłach. Jeżeli ktoś ma pomysł i uważa, że jest genialny, no to niech go sprawdzi. Czemu nie? Może wy możecie wiedzieć. Jeżeli to tutaj też odsyłam do odcinka z Waterline Principle, wszystkie oczywiście będą podlinkowane w notatkach do tego odcinka, gdzie dokładnie omawiamy. Jeżeli możesz sobie pozwolić na to, żeby ktoś się wyłożył, niech się wywali, bo jak się nauczy, to będzie super. Jeżeli nie możesz się pozwolić, bo błąd będzie w ciebie, firmę kosztował za dużo, no to tego po prostu nie rób i wtedy warto wkroczyć. Ale po to zatrudniamy mądrzejszych ludzi, żeby robili swoją robotę. To, co mówisz, to jest taka chyba główna porada dla przyszłych i świeżo upieczonych liderów, żeby czasem schować ego do kieszeni i ugryźć się w język. Nie wychylać się w taki sposób, dać naszym ludziom nacieszyć się tymi pomysłami, na które wpadli. Patrząc na te karteczki, które tutaj uczestnicy tej dyskusji przygotowali, to jedna rzecz, która się pojawiła, to jest znów wracająca do poznania naszych ludzi, poznać wartości i dopasować do zadań, dających motywację. I to jest też fajny komentarz, który się pojawił, że nie możemy właśnie wychowywać takich, jak to ktoś fajnie ujął, homogenizowanych zasobów deweloperskich, czyli dewelopera bez żadnej specjalizacji, bez żadnej wiedzy domenowej, który zasadniczo nie ma żadnej wartości dla firmy. Może nie żadnej, ale nie ma wysokiej wartości dla firmy, bo po prostu można go zawsze zastąpić. Więc. Trzeba ludziom kształtować te ścieżki rozwoju, te ścieżki specjalizacji, widzieć w czym są dobrzy. I tutaj na pewno musimy odnieść do odcinka, który jest konikiem Pawła, czyli Learning Plany, czyli odcinek 23, w którym właśnie mówimy o tym, jak zbudować ze swoim szefem czy dla naszych podładnych taką ścieżkę, gdzie szukają tego, co jest dla nich motywujące, co powoduje, że nie są takim deweloperem czy ogólnie pracownikiem z jednej matrycy. Tylko mają coś swojego specjalnego, wnoszą jakąś super dodatkową wartość. Paweł, kolejna karteczka, kogo inspirować? Hmm, to jest bardzo dobre pytanie, bo mówiliśmy kogo nie. I teraz kogo inspirować. W poprzednim odcinku na prezentacji pokazywałem te cztery etapy kompetencji i tą drogę. Tam jest taki ważny koncept, że różni ludzie w różnych sytuacjach zachowują się różnie. I to jest, myślę, że tutaj bardzo istotne i może zamotane. Ale bardzo dobrze odpowiada na to, kogo inspirować, bo to jest pytanie właśnie, kogo i kiedy. Jeżeli ktoś zaczyna pracę, no to on jest wystarczająco zmotywowany i zainspirowany, żeby robić swoją robotę dobrze. No bo przyszedł do nowej firmy, ma nowy projekt, jest coś nowego, chce to robić, zaczyna, więc wtedy tej inspiracji nie potrzeba. Sam fakt dołączenia do danego zespołu jest już wystarczający, że po prostu będzie po prostu chciał rzeczy robić. Ale później przychodzi ten drugi etap, kiedy już zaczynamy się dowiadywać, ile my tak naprawdę nie wiemy. Poczucie własnej wartości zaczyna zjeżdżać, pojawia się syndrom oszusta, pojawiają się te wszystkie aspekty takie problemowe. Do tego dochodzi jeszcze frustracja, no bo widzimy, że ile nie wiemy, widzimy, że ta droga jest długa i ciężka, i to jest bardzo dobry moment właśnie na to, żeby ludzi, którzy są na tym etapie. Przede wszystkim, właśnie zainspirować, że to można przejść dalej, pokazać tą drogę, pokazać rozwiązania. Tutaj może właśnie coaching, mentoring świetnie pomóc na tym etapie, bo kolejnym etapem tej drogi, czyli na etapie trzecim, kiedy dobra, już wiemy co wiemy, to również inspiracja się przydaje, ponieważ. To jest moment, kiedy dla ludzi raz jest lepiej, raz jest gorzej. Wiecie, raz jest dobry dzień, bo wszystko poszło, ale raz jest kicha, bo przez cały tydzień na przykład kopiemy się z tematem, który innej osobie zajmuje, nie wiem, dwie godziny, a przez cały tydzień walczymy i nie możemy tego zrobić. I tutaj ta inspiracja jest bardzo przydatna, pomocna. Nie można z nią też przesadzić, z tego względu, że jeżeli będziecie przesadzać z tą inspiracją, to po prostu no, ktoś może się wkurzyć, nie wytrzymać. Tam jest warto do tego, żeby ludzi po prostu wspierać, i pokazywać, że słuchaj, da się to zrobić, że dasz radę, dasz radę przejść, to są tutaj chwilowe problemy i w ten sposób się nauczysz. No bo siłą rzeczy najlepiej wszyscy uczymy się na swoich błędach, a nie na tym, że ktoś nam powie, że tamten kiedyś zrobił coś i to nie wyszło. No bo są różne. Okoliczności, różne sytuacje, różni ludzie. Także jest to bardzo istotne, żeby inspirować tych, którzy tego potrzebują i którym da to wartość. Bo jeżeli będziecie inspirować tych, o których mówiliśmy wcześniej, kogo nie inspirować, no to nie za się się wkurzą, a w skrajnym wypadku wręcz odejdą, bo stwierdzą, no co wy wymawiam tutaj, kurczę gadacie. Ja tu chcę zrobić swoją robotę i tyle. Dzięki, Paweł. To jest wartościowe, co mówisz. I czasami to też trochę się łączy z tym kolejnym tematem, który mamy: jak radzić sobie z osobami o niskiej pewności siebie. To oczywiście jest temat na odcinek cały. Ale to, co jest ważne, to często jest tak, że te osoby o niskiej pewności siebie potrzebują to, żebyśmy je dostrzegali, żebyśmy na spotkaniu pytali je o zdanie, bo one przeważnie będą cicho siedzieć, nie będą nic mówić. Czasem trzeba po prostu się pochylić nad pracą, którą zrobiły i dostrzec te pozytywne elementy, jeżeli brakuje im takiej pewności, że to jest dobre, co zrobiły. A czasem po prostu trzeba no, je trochę rzucić na głęboką wodę, Zainspirować do tego, żeby zrobiły jakiś duży krok, czy to awans, czy jakiś projekt, wzięcie odpowiedzialności za jakieś większe zadanie. I oczywiście wspierając je, i jak tak ładnie jest czasem obrazowane, dmuchając pod skrzydła. O tym mówiła Joanna Kucharska w 12 odcinku. To było w kontekście wspierania liderek w IT, które czasami się też właśnie dziewczyny w IT czasami mają niską pewność siebie. Wynika to z różnych kwestii, które poruszyliśmy w tym odcinku. Ale no, musimy wspierać, musimy wspierać. Nie możemy podchodzić do tego, że wszyscy twardo mamy konkurencję i każdy musi sobie zadbać o siebie, tylko musimy wspierać te osoby zdecydowanie. Dokładnie tak i to by było na tyle z tyle tematów, które poruszyliśmy. Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na wasze pytania, ponieważ też obiecaliśmy uczestnikom, że damy tutaj znać, nagramy odcinek, omawiając właśnie te aspekty. Jeżeli wam czegoś zabrakło w temacie inspirowania, koniecznie piszcie w komentarzach, dawajcie znać, co was interesuje, jak możemy pomóc. Jeżeli się z czymś zgadzacie, stosujecie, to też dajcie znać, a jeżeli się nie zgadzacie, to nawet będziemy bardziej wdzięczni, bo możemy się też czegoś nauczymy, zmienimy jakieś podejścia, może przetestujemy coś nowego, tak Także czekamy na wasze komentarze. Piszcie, piszcie, piszcie. Dawajcie znać, jesteśmy bardzo ciekawi, jaka jest wasza opinia na ten temat. No i oczywiście zapisujcie się proszę na nasz newsletter na stronie nerd Management ukośnik newsletter. Tam będziemy wrzucać informacje o wszystkich naszych nowych odcinkach oraz widzimy się 21 listopada w Warszawie na konferencji No Code Days. To tyle. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.